Tak jest, moi drodzy, przyszedł czas na Teamfight Tactics. Dzisiaj razem z Tutkiem stawimy czoła drużynie JJ-ki, w której skład wchodzi JJ-ka oraz Lothar. W ostatnim odcinku z nami przegrali, a w dzisiejszym odcinku dajemy im rewanż i zobaczymy, kto okaże się lepszy. Moi kochani, jest dzisiaj ze mną po raz kolejny Tutek. Siemaneczko. Witam wszystkich, cześć, cześć, cześć. I znowu będziemy walczyli przeciwko JJ-ce i Lotharowi. No zobaczymy, jak nam tym razem pójdzie. Ostatnio wygraliśmy i to w wielkim stylu. No, także JJ-ka coś mi tam mówiła, że musi się zrehabilitować i tutaj tym razem przegramy. No zobaczymy. Prosili o szansę na rewanż, no to daliśmy im. Zobaczymy, czy wykorzystają, tak? Tak jest. Znowu mamy tą samą galaktykę. O, idziemy... to pięknie. Nie ma klaty, więc... Nie ma klaty? Okej, okay, to weźmy sobie mieczyk, tak. Dzisiaj nie przygotowaliśmy żadnego buildu. Czekaj, ja wziąłem? Nie wziąłem. Pięknie. Nie, to możesz wziąć rod. Po lewej stronie, po lewej stronie. Mhm. Dobra. To jest tam chyba wielka różdżka czy coś takiego. Więc będziemy liczyli na łód szczęścia i szli w to, co nam gra przyniesie. Będziemy improwizować. Tak co jest. Nam życie przyniesie, co nam, jakie dostaniemy itemy, taką kompozycję będziemy robić. Jeśli dostaniemy itemy defensywne, to na przykład można zagrać kompozycję na bazie mecha z asasynami. Jest ona dalej bardzo silna, nawet teraz po zmianach w patchu. Ale no to tak jak mówię, to co dostaniemy, to jakie itemy będziemy mogli zbudować, pod to dostosujemy swoją kompozycję. Okej. Okay. Kup Leone. Dobra. Bo i Poppy. Poppy, czyli na razie tam. I zrób odśwież, bo mamy darmowy, znowu mamy tą galaktykę. I jak zdążysz, to zamień Fiory. Ale nie uda. A, zamień Fiorę. Blisko, blisko. Dobra. Bo zobacz, że mamy Fiorę w sklepie, ale nie chcemy tej różdżki na Fiorze mieć, nie? Więc mogliśmy sprzedać tę Fiorę ze stołu i kupić Fiorę ze sklepu. Jasne, jasne. Dobra, to zaraz tak zrobimy. Okej. Okay. To jest bardzo dobry item. Pasek plus różdżka na Kajsę właśnie w tym buildzie, o którym mówiłem. Fiora, to pierw zanim kupimy... Sprzedaj tą Fiorę ze stołu. W sensie dobrze jest ją mieć na dwójce, ale ten item po prostu kompletnie do niej nie pasuje. Bierzemy ją? Kup Fiorę. Kup Mordekaisera. I zrób ten darmowy rol. Tak jest, poszło. Weźmy znak zapytania. Łezka. Okej, no mamy itemy, które są dobre pod czarodziejki, tylko że trochę je misowaliśmy na samym początku, nie kupowaliśmy ich. I mamy itemy, które są dobre pod mecha, czyli pod Kajsę, która jest głównym carry w buildzie mecha. Ale kupmy Luciana i kupmy Zaję. Zawsze gotowy. Zaję. I zróbmy darmowy rol. W sensie moglibyśmy tu grać czarodziejkami, ale już ostatnio graliśmy i pokazaliśmy widzom, jak to wygląda, więc może zmienimy to, nie? Dobra, pewnie. Staw Luciana za jedną Fiorę. Pokaż itemy, bo cybernetycy działają w ten sposób. Daj pasek na Luciana, różdżkę na Leone. Już sekundkę. Lucek, różdżka na Leone, łezka na Fiorę. Już. Już tylko wspomnienia zostały. Zawinęła się. Cybernetycy działają w ten sposób, że jak jest na nich co najmniej jeden komponent itemu, to wtedy dostają buffa. Jeśli nie ma, to oni są tak jakby tego buffa nie było, nie jakby tej synergii nie było. Kumam, dobra. My zrobiliśmy darmowy roll? Zrobiliśmy, nie? Tak. Okay. Nic nie było ciekawego. Nie chcemy Ziggsa. Nie. Bo on kompletnie do nas nie pasuje. Kupmy Kaziggsa. To teraz kupmy Kaziggsa. Tak, teraz. Zaję. Zaję i Zona. Problem, nie będziemy na razie tego grać, ale daj tą łezkę na Fiorę. Na Fiorę, tak jest. Jak możesz przejeść po przeciwnikach, zobaczmy co oni dobierają. Jasne. Momo. Dobra, lecimy dalej. Bo chcę sprawdzić, czy ktoś zbiera podmechy. On ma tu dwie Kajsy, on może zbierać podmechy. Nie wiem, czy widzisz, tak? Okej, okay. Widzę wszystko tak. Okej, okay. I JJ-ka. JJ-ka tutaj walczy ostro. Uparcie księżniczkami tutaj. Tak, lecimy. Księżniczki. Czarodziejki gwiazd, dobra. W teorii nikt nie jest w mechu, o którym mówiłem i na który mamy potencjalnie itemy, więc jeśli będzie się pojawiać Kajsa, to na tej galaktyce, która daje darmowy rol, to jest bardzo dobre, nie? Więc zobaczymy. Okej. Okay. Zobaczymy, czy ona się po prostu zacznie nam pojawiać. Zaja i tak wstaw jest. Zaję. Dobra, niech to. Albo niżej ją damy. Kup jeszcze jedną Zaję i zrób odśwież za darmo. Lucek, Mordekaiser.
Tak, Lucian. Mordekaisera też możesz, ale raczej go nie będziemy grali, nie? No dobra. I możesz sprzedać... Sonę, czy nie? Nie, dobra, nic. Nic zostawiamy, a Kha'Zix... Sprzedaj Sonę i jak wygramy, to dostaniemy z automatu jeden golda i wtedy kupimy Kasadina. Bo Sony na pewno nie będziemy grali, a Kasadina być może. JJ-ka. No zobaczymy, jak wam tutaj idzie. Oj, tu jednak odchodzą z czarodziejek. Jednak? No, możliwe, ludzka grają. Bo my na razie gramy cyborgami. I te my nie mamy najgorsze na cyborgów, ale też no nie jest super, prawda? Ogólnie tak, z karuzeli tak. Będziemy musieli iść po miecz, jeśli byśmy myśleli nad cyborgami. Mhm. Bo mamy rękawiczkę, prawda? Jako item wolny. Tak, rękawiczka nam została, dokładnie. I... Dobra, ostatnio JJ-ka też nas pokonała za pierwszym razem, a potem wiemy, jak to się skończyło, prawda? Więc bez paniki będzie dobrze. Miecz na szako. Miecz na szako, tak, idzie. Chwiejnym idzie krokiem. Nas, tak. Już chodź, nie tańczy jak w ostatniej grze, ale... No może jeszcze zatańczy. Oby. No, jeśli by nikt nie szedł w mecha, to nie powinniśmy tego szako sprzedawać. No dobra. Bo szako do tego buildu pasuje. Ale jeśli my nie dostajemy w ogóle jednostek, to możliwe, że my musimy iść w cyborgi. Jeśli idziemy w cyborgi, to wtedy ten szako powinien zostać sprzedany i ten powinien na Zaję pójść, nie? Bo Zaja potem też będzie sprzedana i item ostatecznie na Irelię. To jest najlepszy item na Irelię, a Irelia jest tym głównym obrażeniami i carry w cyborgach. Okej, dobra. Wszystko ale zobaczmy, jasne. Co nam... Nic tu nie ma, więc darmowy roll możemy zrobić. Fiora. Fiora. Wszystko. Wiesz co, sprzedaj tego szako po prostu, żeby teraz zrobić item na Zai. Bo ten item na Zai jest bardzo, bardzo dobry. Więc miecz plus rękawiczka na Zaję. Oj, chodź. Mi się odkleił od palca item. Super. I teraz nie tak. Mordekaisera nie będziemy grali w tej kompozycji nigdy. Mm-hmm. Więc sprzedaj Mordekaisery. Tak. Dobra. Żeby po prostu nas nie rozpraszali. Okej. Okay. W poprzedniej grze Mordekaiser miał swoje 5 minut. I teraz kup Ani. Bo jeśli będziemy tego mecha zaczniemy dostawać, to Ani jest jedną... Ani jest jedną z trzech składowych na pilota. Co jeszcze tam? Rumble i... I Fizzbang. Fizzbang, okej. Bo graliśmy z czarodziejkami ostatnio. Tak. Mecha. I teraz śmigło robił. Zagrali z asasynami. Oj, robił, tak. Z asasynami też robi. Tylko tak jak mówię, na razie pod to jednostek nie dostajemy, a dostajemy jednostki pod cyborgi. Dobra. I sprawdźmy. Shin, Grace, Papi, nic. Shen kup. Dobra, Shen. Jest. I otrzysz. I Blitzkranga. O kurczę, dobra. A Kha'Zix? W szóstym levelu Kha'Zixa. Są no właśnie dwa. chyba my odchodzimy od pomysłu na... Bo nie dostajemy w ogóle tych asasynów, nie? Dobra. Więc sprzedaj też tą Ani. Rozmyśliliśmy się. Tak, no bo jeśli nie chcą nam dać, my mamy się dostosować do tego, co nam gra daje. Jasne. Gra nam ewidentnie daje cyborgi, bo Zaya pasuje do tego buildu w early game'ie. Mamy trzech cyborgów, mamy itemy potencjalnie pod cyborgi. Więc jeśli gra chce nam to dać, no to my bierzemy, po prostu. No tutaj niestety... Ale my prawdopodobnie po prostu będziemy tymi cyborgami. Nam zlał skórę. Dobra, tutaj musimy się ustawić inaczej teraz. Tak, ustaw wszystko po prawej. I powinniśmy... Możesz wejść w level, bo jest tak naprawdę darmowy. Okej, poszedł. I wstawić Shena do przodu. O Jezu. I Fiora z powrotem. Okej. I pokaż sklep. Już pokazuję. Kupmy Ezreala i mamy darmowy rol jeszcze. Nie ma odwrotu. No i to wszystko. Blitzkranga. A jest Blitzkrang, jest. Tak. Bo na szóstym levelu będziemy grali to z cyborgami. 3 razy Cybernetic, 2 razy Chrono. Dobra, lecimy po itemki. Goldzik też jest. Sprzedaj Kasadina jak zdążysz. To jest ta nowa jednostka, która przyszła. A, tutaj faktycznie. Miałem palca, akurat nie super. Widziałem. I tak dostajemy dodatkowe 2 golda, dlatego że sprzedałeś, nie? Dobra, sztosik. Co prawda Kasadina potem będziemy grali, ale na razie po prostu za dużo jednostek zbieramy i przez to tracimy tą ekonomię. Jeszcze. Uprzena. Dopiero teraz Kajsa się pojawiła, no to jest za późno. I odświeżamy. No i nic. Okej. Okay. No dobra, troszkę dostajemy łupnie, ale to jeszcze jest... Ale spokojnie, jak na wojnie. Shin. Kup Shena, wejdź w level najpierw, potem darmowy roll. Bo wejście w level zwiększa nam szansę na 4 Blitzkrangu. I wstaw tego Blitzkranga. Blitzkrang jak przyciągnie jednostkę, to jednostki wokoło
skupiają się na tej jednostce. Okej. Więc wtedy on po prostu często wyciąga jakieś kery z tyłu i twoje jednostki szybko zabijają. Sprzedaj zaje z ławki, żeby mieć 20 golda w razie, jeśli byśmy tu nie wygrali. Zobacz, Blitzcrank przyciągnął jego zaje, która miała 3 itemy. Faktycznie. Tylko dlatego wygraliśmy tutaj, nie? Bo od razu ją zniszczyliśmy. No i ładnie. Który on był ten gościu? Miss Fitz. Nad nami jeszcze. Mimo przegranej, tak, nad nami. Tak, 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 nad nami jeszcze. Zróbmy darmowy roll. Nie, Lucek. Lucek, tak jest. Mamy go. Mamy i darmowy roll. Dwaj misnęliśmy, ale nikomu nie mów. Dobra, cisza, cicho. Kupy, nikomu nie mówcie. Kaylee? Musimy Vi kupować, tak. Musimy Vi kupować, bo ona jest cyborgiem, nie? Ona jest nam potrzebna. Mhm. Nie mamy za co wstawić na razie. No dobra. Bo każda z naszych jednostek teraz daje nam jakąś synergię, ale że Kayle nic nas nie kosztuje, bo mamy 22 golda, jak sprzedamy będzie 26, nie ma tu żadnej różnicy, tak, to ją trzymajmy po prostu. No i walczymy teraz z Kołna. Dobra, nieważne jak się nazywa, ale jest chyba... A pod nami, ostatni, tak, także... Ważne, że przegrywa na nas. Jest klatka na jedno goldówce, trudno, weźmiemy ją. Jak nie, to różdżkę z Sony. Dobra. W najgorszym wypadku weźmiemy pasek z Cho'Gatha, ale priorytetem jest klatka, potem różdżka. O, JJ-ka już wybiera, ale JJ-ka będzie pewnie szukała łzy czy czegoś. Nie no, ukradł. Oj, no to weźmy różdżkę. Różdżkę. Na Sonie jest. Dlaczego chciałem tą klatę? Bo klata by zrobiła nam item red buff na Lucianie, który nakłada antyheala, antyleczenie i zadaje obrażenia. I to jest bardzo dobre w naszym zestawieniu. Ale no niestety, wziął nam, trudno. Sprzedaję od razu, nie? Sprzedajesz. Kup Fiore i zrób darmowe odświeżenie. Precyzja i gracja. Poszło. Możesz... Nie, dobra, nic. Nic. Albo dobra, sprzedaj Kayle, kup Ezreala. Okej. Okay. Jednak ten Ezreal wraca, tak? Tak. No jak on chce, no to weźmy. No dobra. I item, który dostaliśmy, będziemy potem dawać... Możesz już dać na Leonę. Potem skasujemy Leonę, żeby ten item dać na Irelię, bo to jest bardzo dobry item na Irelii. Tylko tą Leonę, ona jest na pierwszym levelu, więc jak tylko się pojawi jakaś Leona, to ją skasujemy, wstawimy nową Leonę po prostu, żeby odzyskać ten item, nie? No dobra, nie ma problemu. Ale coraz lepiej to nam wygląda. Po prostu na tej galaktyce dużo osób jest silna, dlatego że ten rol jest za darmo, nie? Więc w early game, we wczesnej fazie rozgrywki, wszyscy mają te upgrade'y. Ze względu na ten rol, nie? Okej. Okay. Blitzcrank bierzemy, nie? Vi. Nie, Blitzcranka na trójkę nie damy rady. Nie damy rady, dobra. Mhm. I nie będziemy go grać po prostu w late game'ie, więc nie ma sensu zbierać jednostki na trzeci level. Odświeżamy. Odświeżamy. I Leona. Leona. I teraz tak. Staw Vi za Leonę. Vi za Leonę. Skasuj Leonę. Z itemem, nie? I daj tą, tak. I daj tą czapkę na Zaję. Co prawda na Zaję ta czapka dużo nie daje. Ale my będziemy tą Zaję kasować, żeby dać itemy na Irelię. Dobra. Więc ona po prostu teraz jest jednostką, która trzyma itemy potrzebne dla naszego carry. Jest taką carry w początkowej fazie po prostu. Depozycik. Można tak. Nie wiem, czy Zaja by się nie obraziła za te słowa, ale może tak. Mi się wydaje, że tak, żeby się obraziła. O, uwaga! Nie, to nie, jednak to nie. Nie mówcie. I am Dante, 69 nam dołożył. I tutaj teraz popisówka jest jakaś na środku. Macha. Ale zobacz, że on ma 0 golda, my mamy 40 golda. Więc no właśnie, jeśli my byśmy wydali te 40 golda, to prawdopodobnie na niego byśmy wygrali, nie? Zobaczymy, jakie itemy teraz, bo tak jak mówię, ciągle nam tej klaty brakuje. Jest. Jest klata, super. I jeszcze jeden znak zapytania mamy. Tak. I o, jeszcze jest Neko. Kub Lucia. Zobacz, Shaco znowu. No Shaco ewidentnie coś poczuł. Jeszcze odświeżamy. Znowu Shaco, kurczę. Rumble, bierzemy czy nie będziemy szli? Nie, nie. Daj klatę na Luciana, super. I teraz w następnej turze będziemy wchodzić w level. Dobra. I dopiero po wejściu w level zrobisz darmowy roll, nie? Jasne, bo mamy wtedy większą szansę na lepsze karty. Tak, ten Nikos Help wykorzystamy na prawdopodobnie Irelię lub Echo. Na razie nie ma sensu tego używać. A rękawiczka, która wyleciała, idealnie by było... No JJ-ka to prawdopodobnie silniejsza jest od nas. Ale też dużo golda mają. Tak, tak. Oni,
Bo Lothar dobrze mówi, żeby zbierać. Ekonomia jest bardzo ważna. O! I co? Nie wygramy z Syndra nam. Serio? Będzie ciężko w ostatecznie z nimi wygrać, ale zobaczymy. Dobra. Zobacz, znowu Szako. Znowu Szako, no. Wejdź w level najpierw i zrób darmowy roll. Miss Fortune. Kupią. Bierz ją. Tak nie mogę mówić, bo Jake jak będzie oglądała, to wiadomo. No jo, jo. Miss Fortune daj po prostu na lewą. W sensie wstaw na lewą stronę. Nie. Tak. Zdążyłem. Dobra, jest. Okay. Coraz szybszy jestem teraz... na tym telefonie. Ty możesz skasować Fiorę z ławki, żeby mieć 40 gola w razie, jeśli byśmy przegrali tę walkę. Dobrze, Fiora, do widzenia, pani. Super. Było miło, ale się skończyło. Dokładnie, zgadza się. Dobra, zaraz będziemy musieli zareagować, bo zobacz, że troszkę dostajemy lanie. Tutaj ma gościu supermecha właśnie. Tak. Idę tym duszkiem go nastraszyć. Powiem mu, że spotkamy się w następnej walce i nie będzie tak kolorowo, gościu. Wracam. Dobra. Teraz już przewaga psychologiczna po naszej stronie jest. Tak. Zrób ze dwa role do 40, tak. Jeszcze roll. Znowu Szako, roll. Miss Fortune. Wiesz co, zrób? W następnej turze skasujesz Zaję i damy na Miss Fortune czapkę i te Infinity damy na Luciana prawdopodobnie. I kolejną Miss Fortune wstawimy? Zrobimy Niko na Miss Fortune, to da nam Miss Fortune 2. Bo my faktycznie za dużo HP tracimy i musimy teraz jakoś się ulepszyć, nie? Dokładnie, zgadzam się też. Dobra. I teraz tą Kayle będziemy chcieli z powrotem. Znaczy na początku zaczniemy od darmowego rola i tego, co nam się wcześniej pojawi, nie? Mhm. Ale po prostu za dużo HP tracimy i to... A, jeszcze ruletka. Jak nie ma miecza... Nie ma mieczyka. Jest tylko klata. Oj, to Rot na Master Yi. Nie ma też. Niedobrze. Okej, okay, jest pasek. Znikł. Szczerze. Weź szpatulę na Echo. Po lewej, ten. Mhm. Tak. Bo Echo jest potrzebne nam do cyborgów. Jeśli pojawił się Echo, to możemy tak do 30 golda zrolować po Irelia. Jak się pojawi Irelia, to gramy 6 cyborgów plus Miss Fortune. Dobra, trzeba działać. Weź itemy. Daj Niko na MF. Skasuj Zaję jak zdążysz. Super. I daj te itemy na MF. Okej, okay, idzie. Jeden, a drugi na Luciana. Miecz na Luciana, to na MF. Po prostu za dużo HP tracimy i ta Irelia nie chce nam dać, więc weźmiemy od MF po prostu. No dobra. Bo ta MF jest na ten moment silna. Zresztą co widać tutaj. A my zaczęliśmy za dużo HP tracić. Dobra. Pozamiatana Akira, na szczęście. My musimy teraz dwie tury jeszcze, czy jedną turę przetrzymać i wejść w 8 level, bo na 8 levelu zwiększamy sobie szanse i na Irelię, i na Echo, na jednostki nam potrzebne, nie? A w razie czego będzie można sprzedać tego Luciana, wstawić drugiego Luciana i ten item dać na Irelię, która no... Coś nas unika, prawda? No niestety, dobra, nic, darmowy roll. Darmowy roll można. Lucian. Kup go, bo nie? Prawdopodobnie będziemy go podmieniać potem. Mhm. Dalej. Rolujemy dalej, czy jednak nie? Nie. Dobra. Możesz raz kupić punkty doświadczenia. Poszło. Teraz naszym priorytetem jest po walce z creepami, następnej rundzie, wejść w level 8. I dopiero na level 8 będziemy rolować. Darmowy rol możesz zrobić. Aj, czemu tak... O matko. Czemu ja dwie legendy... No... Kup waj. Ja dziękuję. To jakiś misklik był, stary. Raz nacisnąłem. Dwa razy klikło. Ej. Nic się nie stało. I tak mamy ją upgrade'niętą, nie? W sensie by ciężko było znaleźć kolejną. Mm-hmm. Ale naszym priorytetem jest teraz tak. Znaleźć Kayle za Shena, wejść w 8 level i znaleźć jedną Irelię co najmniej, żeby mieć komplet cyborgów. Bo w tym momencie mamy 4-6 cyborgi, tam widzisz po prawej, ale mamy Leonę na ławce, nie? Tak. Jeszcze goldzik, pasek. Pasek na Fiorę, żeby miała redemption, odkupienie. Pasek to jest ten na dole item. Tak. Na Fiorę. To gdzie jest ta Fiora? Już nie ma.
okej. Okay. Ale tak samo nie ma całej kompozycji JJ-ki, więc nie ma źle. A, JJ-ka dostała, dobrze, dobrze, tak. Ładnie. Kale. Kale. Dobra. I teraz przejdź do itemów i zamień MF z Kale ustawienie. Bo jest ona ta... Dobra, i teraz tak. Rękawiczkę na Irelię w tym momencie. Już, czekaj. Leona, albo czekaj, ty rękawiczkę... Poszła. Dobra, jest okej. Na Leonę pasek. W sensie, bo plan zakładał, że my skasujemy Luciana, ale wydaje mi się, że my chcemy teraz Luciana 3 po prostu. Musisz dać pasek jak... W sensie, nie pasek, tylko... Muszelkę musimy dać. To jest płaszcz negacji. No, wygląda jak muszelka. Tak, dobra. Ja tutaj, tak, no niestety dostaliśmy od kogo? Dante? Dobra, I am Dante. Bierzemy Echo, jak się uda. Dobra. On ma na sobie Spear of Sojin. Widzę. Nie da się, Dante zabrał. To Spear of Sojin, Zephyr, przepraszam. Na Sonie jest. Na 2 goldówce. Dobra, mam ją. Jest okej. Okay. My nie mamy na Vi żadnego itemu, to jest nasz błąd, ale... Na Irelię, ona jest po środku. I zaraz zmienimy ustawienie. Dobra. Zrób darmowy roll, bo i tak nas nic nie kosztuje. Jasne, poszło. I sprzedaj z ławki Shena i Blitzcranga. I kup Kale. Dobra. I Shin. Musimy znaleźć jakieś upgrade'y na MF-ku. Będzie bardzo ciężko tą grę wygrać, ale zobaczymy, co się uda, nie? Jasne. Staramy się zrobić wszystko, zobaczymy, co w naszej co mocy. A jak? Tu są ludzki jeszcze. No naprawdę bardzo pechowa, że żadnej Ireli nie widzieliśmy, bo tak jak walczymy, nie widzimy, żeby ktoś to miał, nie? A dostaliśmy tylko jedną. Lucian. Lucek, tak. Rol. I odświeżamy. Nic. Odświeżamy. Lulu. Kupmy Lulu na razie. Dobra. Odświeżamy. Tarcza do Miss Fortune. Tarcza, koniecznie, tak. Dobra, poszła. Odświeżamy. Odświeżamy, bo Kale nie damy rady już. Lucek na 3, pięknie. Jeszcze jeden roll możemy zrobić. Okej, okay, nie ma. No niestety nic. Możemy skasować Ezreala jedną Lulu, dlatego że Lulu będziemy grali dopiero na 9 levelu, a prawdopodobnie nawet 9 level się nie uda zrobić w tej grze. Cześć, to jest to Lulu, tak. Dobra, jeszcze raz walczymy z Dantem. On się dobrze na nas ustawił, bo Zephyr podniósł nam MF-kę, nie? Tylko że no my nie mamy jak tego sprawdzić, bo jeszcze rolowaliśmy teraz. Tak, jest tak. Okay. Dobra, wygraliśmy z Dante, no, na szczęście. Neko. Dobrze. I do ludzka ten łuk chyba jest, nie? Dobrze mówię? Nie, to jest item, to jest nowa iskra. W sensie to nawet nie jest zrobione z łuku, tylko to tak wygląda. Dobra. Ten item na Vi damy. Zrób darmowy roll. Dobra, poszło. I Vi jest. I teraz tak, daj Nikos help na Echo, czyli ten item, który... Tak. Tak. Mamy Echo na drugim. Daj nową iskrę na Vi. Tak, tu jest Vi, okej. Okay. A po prawej. I zamień Irelię z Vi na bordzie. Po prostu miejscami. Pach. Super. I tyle. Dobra. I na razie tyle. Ewentualnie wycofamy Leonę. Aha. W sensie na prawo od Luciana, żeby Lucian miał jakąś ochronę, bo to jest nasze też główne carry. Zobacz, że kolejna jest osoba podniosła nam MF z Zephyrem. Czyli będzie trzeba jakoś MF też przesunąć, bo Zephyr nas to bardzo paniszuje. Chociaż z drugiej strony wygrywamy na nich, więc pytanie, czy to jest... Ojoj, patrz, Momo odpadł. 1 HP. 1 HP? Był cały czas HP, Momo pierwszy. Tak. Dobra. 1 HP. Odświeżamy, nic nie ma. Darmowe odświeżenie możemy zrobić. Nie kupujemy. Nie. Teraz naszym priorytetem jest wejście w level. Normalnie byśmy szukali Irelia, ale jako że Irelia u nas nie jest carry, no to nie trzeba, nie? Dobra, nic nie sprzedajemy? Daj Luciana kratkę w lewo, a Leonę, tą z przodu, daj na prawo od Luciana. Tak jak jest... Na dół sam, na sam dół. Jeszcze tego? Na sam dół. Dobra, tak, super. Zdążyłem, super. Bo ona jest na pierwszym levelu, ona nie po prostu... JJ-ka. Witam. Na JJ-kę, żeby wygrywać, musimy podnieść Syndrę za pomocą Zephyra. Tylko, że będziemy musieli po prostu stumpować. Ojoj, co tu się wydarzyło? Halo, JJ! Tak nie można! Tak nie można! Halo! Ta walka trwała 5 sekund niecała. No ej. A jednak, widzisz? Chcieli się zemścić, chcieli rewanż. I się zemścili, no. Teraz wygląda, tak. JJ jak. Numer uno, ci powiem. I zobacz, jaka podpalona. Dobra. Irelia kup. Tak. Odświeżamy. I teraz do levelu nam
Darmowy zawsze i już pas. Pas, no. Chcemy jak najszybciej wejść w level i wstawić trasha. Więc ustaw ławkę po prostu. Teraz będziemy grali na Akira lub Grossberg, więc możesz pokazać, jak oni są ustawieni. Okej. Okay. W porządku. Bo teraz my będziemy musieli tym Zephyrem podnieść... Jeśli chcemy wygrać na JJ-kę, będziemy musieli Zephyrem podnieść jej Syndrę. Więc jak będziemy na nią potencjalnie grać, będzie trzeba sensownie zatańczyć. Bo inaczej nie ma szans, po prostu za silny, nie? Oj. Ale Klaus, ale się wysypiemy, czy wygramy? Oj. Jezuniu. Wygramy, tak jest. Nawet nie było blisko, prawda? Nawet nie było. Na coś ty. Dobra. Od razu na karmie. Koniecznie. Mam. Super. To prawda, dla niej też jest bardzo dobry item Star Guardian, ale zobacz, że dwa te itemy były, więc nie byliśmy w stanie zabrać jej tego itemu, nie? Nie rolujemy, bo nie mamy za co. Pokaż teraz JJ-kę. Okej. Okay. Leone dasz na krat za Lulu. Leone za Lulu. Dasz radę? Nie. Musimy w następnej rundzie... Znaczy, nie, raczej nie będzie następnej rundy. Bo musieliśmy Zephyrem podnieść i Syndrę. Inaczej zobacz, że ta Syndra będzie nam robić taki rozpiernicz. Jak to ona jest Syndra, nie? Trafi, nie, to ona one-shotuje. Widzisz? To jest najsilniejsza kompozycja. Nie! Ale... JJ-ka! Karol, powiemy, że się podłożyliśmy, prawda? Tak jest. No. Raz my wygramy, raz oni. Więc brawa dla nich. No obecnie jasne. To jest najsilniejsza kompozycja księżniczki z kosmosu, prawda? Także piękne. Ale i tak, drugie miejsce. No jasne, okay. No super poszło. Gdyby nie oni, by się udało. Wszyscy wyeliminowani. Dobrze, Tutek, dziękuję ci bardzo serdecznie za kolejną wspaniałą lekcję Teamfight Tactics. Oczywiście wbijajcie również do Tutka. Bardzo dziękuję. Link w opisie. Wbijajcie też do niego na live na Facebooku, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej. Do zobaczenia. I to było na tyle dzisiejszego odcinka. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Strzelajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie do Tutka, do którego link znajdziecie w opisie. Ja już się z wami żegnam. Tu macie kolejne filmy z gry Teamfight Tactics. Trzymajcie się. Cześć.